Alleluja, dzień dobry, witajcie w piątek, oktawy wielkanocnej. Witajcie przy kolejnym spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Mamy dzisiaj Ewangelię świętego Jana, fragment Ewangelii świętego Jana. Bardzo szczegółowy. I myślę, że ta szczegółowość wynika z tego, że było to mocne doświadczenie ewangelisty, mocne doświadczenie właśnie tego konkretnego spotkania z Jezusem. Kiedy apostołowie są na jeziorze, nie mogą złowić ryb, Jezus staje na brzegu, mówi, żeby zarzucili sieci po prawej stronie, jest wielki połów, poznają, że to jest Jezus. Do czego zmierzam? Możemy zobaczyć na początek tego fragmentu. Piotr mówi do reszty apostołów, którzy byli z nim. Idę łowić ryby. Można by powiedzieć, że wracają do tego, co już było kiedyś. Wracają do swoich dawnych czynności. Nie ma teraz już bardzo blisko nich Jezusa. Więc wracają. Nie mogą znowu złowić ryb. Już takie wydarzenie raz w ich spotkaniu z Jezusem miało miejsce, kiedy ich powoływał na apostołów. I teraz Jezus staje na brzegu, widzi tą sytuację. Pyta ich, czy mają coś do jedzenia. Oni go jeszcze nie poznają. Odpowiadają mu, że nie, a on każe zarzucić sieci. I jest mnóstwo ryb. Po tym poznają, że to jest Jezus. Poznają po tym, że już mieli takie doświadczenie. Doświadczenie Jezusa. Doświadczenie Jezusa, które jest na nowo przywołane. Doświadczenie w tym momencie Jezusa zmartwychwstałego. I teraz moje pytanie do Ciebie. Po pierwsze, czy masz takie doświadczenie? A po drugie, jeżeli je masz, to czy je pielęgnujesz? To czy w sytuacji, kiedy jest szarość codzienności, tak jak może dzisiaj, już kilka dni po świętach mamy szarą rzeczywistość. Czy jest w Twojej pamięci, czy w Twoim sercu, czy w Twojej świadomości to, że Jezus zmartwychwstał i jest ponad wszystko, i daje nowe życie, i potrafi wszystko przemienić, i potrafi dokonać cudów w Twoim życiu, i potrafi dać Ci siły, i potrafi być bardzo blisko Ciebie i się o Ciebie troszczyć, tak jak zatroszczył się o apostołów. Jezus zmartwychwstał. Jest zawsze blisko Ciebie.